Chcesz się uporać z problemami z wątrobą i z pęcherzykiem żółciowym, zanim będzie za późno? Jeżeli tak, zapraszam do oglądania tego filmu. O tym, czy masz problemy z pęcherzykiem żółciowym i wątrobą, możesz się dowiedzieć z filmu, który nagrałem wcześniej o samej diagnostyce wątroby pęcherzyka żółciowego. Także teraz nie będziemy o tym mówić. Jedyne co, to Wam pokażę punkty akupresurowe oraz punkty, które się też stosuje w terapii manualnej i osteopatii, żeby poradzić sobie właśnie z problemami z pęcherzykiem żółciowym i wątrobą. Zacznijmy od początku. Pierwszy punkt, który będziecie uciskać, to jest punkt Dumai-20. To jest punkt, który jest bardzo szeroko znany w medycynie chińskiej, to jest często punkt uspokajający. Będziecie go lokalizować na szczycie głowy, mniej więcej kiedy połączycie ze sobą wierzchołki obu uszu, jedną wspólną linią i na szczycie głowy będziecie lokalizować ten punkt. Szukacie tutaj punktu, który jest bolesny. Masując go w taki sposób, jak pokazuję, ruchami okrężnymi, robicie to kilka minut. Kolejny punkt znajduje się między brwiami, to punkt Yin Tang. Robicie to samo palcem wskazującym, tak jak pokazuję, kilka minut. Następny punkt to pęcherzyk żółciowy 20, który znajduje się tutaj pod potylicą, między mięśniem czworobocznym a mostkowo-obojczykowo-sutkowym. Znajdziecie zagłębienie po jednej, po drugiej stronie. Wkładacie palce, w tym momencie to są moje palce środkowe. I okrężnymi ruchami kilka minut masuję. Na każdym punkcie spędzam kilka minut tak, żeby ten ból, który jest na początku, powoli się zmniejszał. Następne miejsce to mięśnie kapturowe, lokalizacja też punktu pęcherzyk żółciowy 20. Możecie te mięśnie masować w taki sposób, czyli wybieracie sobie po prostu punkt spustowy, który jest tutaj najbardziej bolesny. Po jednej, po drugiej stronie wykonujecie okrężne ruchy. A możecie też złapać takim chwytem szczypcowym ten mięsień czworoboczny, unieść go do góry, w ten sposób go trzymać i w tym czasie głęboko oddychać. Wykonujecie kilka takich dosyć głębokich oddechów, dopóki nie poczujecie, że ten mięsień puszcza. To samo wykonujecie po drugiej stronie. Albo masaż, albo chwyt szczypcowy i trzymacie. Następny punkt to nerka 27, którą zlokalizujecie zaraz pod obojczykiem w pierwszej przestrzeni międzyżebrowej. Tutaj znajdują się też kąty żylne. I tu nie musicie jakoś bardzo mocno i dynamicznie pracować, ale też warto spędzić na tym miejscu kilka minut. Następnie między sutkami na mostku punkt Remmai 17. Tego punktu też nie trzeba jakoś bardzo mocno uciskać, ale też wykonujecie na nim okrężne ruchy. Następnie wyznaczacie sobie sutki i linię pionową, która idzie w dół. Szukacie przestrzeni międzyżebrowej. Zaczynacie od pierwszej przestrzeni międzyżebrowej, którą znajdujecie pod sutkiem. Uciskacie to miejsce kilka minut. To są punkty Mu dla wątroby. Kolejna przestrzeń żebrowa będzie dla pęcherzyka żółciowego. Znowu kilka minut. Następnie wyszukujecie sobie 11 żebro. Macie dwa wolne żebra. 11 i 12, leżące symetrycznie po dwóch stronach. I one nie przyczepiają się do mostka. Także to będą jedyne dwa żebra, które będą sobie leżały luźno w powłokach brzusznych. Będziecie je lokalizować głównie w linii bocznej ciała, tak jak widzicie tutaj mam 11 żebro i 12 żebro jest krótsze, więc będzie bardziej do tyłu. I te punkty znowu masujecie sobie przez kilka minut. Następnie punkty jelito grube 4, które już omawialiśmy wcześniej i będą się znajdować w prawie wszystkich kombinacjach akupresurowych. Czyli to jest ten punkt, który się znajduje tutaj w kłębie kciuka i cały ten kłąb będziecie sobie uciskać przez kilka minut, dopóki naprężenie, które się tutaj znajduje, nie puści. Następnie możecie wykonać masaż na punkcie wątroba 3, który się znajduje na stopie, między pierwszą a drugą kością śródstopia. To jest jego lokalizacja. A także masaż na prawej stopie, na punkcie refleksologicznym, który też odpowiada za wątrobę i pęcherzyk żółciowy, który się znajduje w tej lokalizacji. Ostatnią rzeczą, którą jeszcze możecie sobie zrobić,
to jest wziąć wałek, wziąć grida, wziąć rollera, duobola albo zwykłą piłeczkę i rozmasować sobie mięśnie przykręgosłupowe znajdujące się mniej więcej w połowie kręgosłupa piersiowego, czyli pod łopatkami, schodząc aż do dołu kręgosłupa piersiowego. Terapię tego typu możesz powtarzać raz na 2 dni. Jakie jeszcze oprócz tego są ważne zalecenia? Wątroba i pęcherzyk żółciowy w medycynie chińskiej są bardzo mocno związane ze złością i generalnie z wyrażaniem emocji. Więc numer 1, wyrażaj emocje, wyrażaj złość. Numer 2, ogranicz spożywanie tłuszczów, ogranicz spożywanie alkoholu czy palenie papierosów. Numer 3, ogranicz spożywanie leków, jeżeli możesz, i suplementów diety. Oczywiście wszystko pod kontrolą lekarza. Kolejna rzecz, idź spać przed godziną 23. To jest bardzo istotne. W medycynie chińskiej mówi się, że między 23 a 1 to jest czas pęcherzyka żółciowego, a między 1 a 3 przypada czas wątroby. Więc jest bardzo istotne, żeby w tym czasie spać i regenerować właśnie te narządy. Kolejna rzecz, spędzaj czas na świeżym powietrzu. Wątroba i pęcherzyk żółciowy są związane z elementem drzewa. Element drzewa jest zielony, więc bardzo dobry wpływ na te narządy będzie miało to, że będziesz spędzać czas na przykład w lesie i się patrzeć na zielone drzewa. Bardzo istotna jest też aktywność ruchowa. Tak jak mówiłem o wyrażaniu złości, możecie ją wyrażać werbalnie, ale możecie tą złość też rozładowywać poprzez aktywność ruchową właśnie. Może być to bieg, mogą być to sztuki walki, może będzie to trening siłowy. Wszystko zależy od Was. Kolejna rzecz, medytacja. Przy tych sesjach akupresurowych polecam też taką 15-minutową medytację, którą nagrałem też dla Was wcześniej. Link jest tutaj. Żebyście sobie stosowali za każdym razem po tym, jak zrobicie sobie tą akupresurę. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Zapraszam do subskrypcji kanału Droga Środka, do udostępniania, do komentowania, do lajkowania.